Dzień dobry, będę mówił głośno, bo jest wiatr. Staram się przekrzyczeć wiatr. Jestem na ulicy Puławskiej, jadąc z Piaseczna przez Mysiadło w sumie do Warszawy. W sumie to już jest chyba Warszawa. I mamy tutaj Selgrosza, czy Selgrosa, nie wiem jak to się mówi, nieważne. Dalej jest Obi, ale tam się jeszcze coś buduje i sprawdzimy, co tam się buduje, co tam do tej pory powstało. Na pewno są już dwa nowe ronda, przynajmniej dwa, bo tutaj byłem już, rano dzisiaj byłem. I ponieważ jest niedziela, nie ma robót, to ja Państwu mogę pokazać, co tam się dalej buduje. Tu jesteśmy na tyłach Selgrosa, tak będę to mówił. Tu mamy zbiornik na deszczówkę. Zbiornik na deszczówkę. I oto gdzie jesteśmy. Na naszej rowerowej, jak widać, ścieżka rowerowa już jest wykończona jako jedna z pierwszych tutaj rzeczy, która jest już wykończona. I jest rondo, ale ja się tym rondem przejadę, jakbym samochodem jechał. Nie ścieżką, po prostu pokażę Państwu to rondo. Ale wiatr! No, trochę ustał ten wiatr. Dobra, to wjeżdżam na rondo. Zobaczcie Państwo, jaka już jest wspaniała roślinność na tym rondzie. Rondo zdaje się, że będzie turbinowe, chociaż nie wiem, ale chyba to będzie rondo turbinowe, albo nie. Przyzwyczajne. Nie wiem, jakie to rondo będzie. Chyba nie jest turbinowe jednak. Ale patrzcie na tę roślinność, już jest to gotowe. Tu mamy z tyłu Obi. Tutaj widzimy, samoloty latają. I po prawej stronie, widzicie, znaki już są różne. Tam coś się buduje i tam właśnie jedziemy. I tam właśnie jedziemy. Ale tu musimy zawrócić. Musimy zawrócić. I tu pojedziemy sobie. No stamtąd przyjechałem. Patrzcie Państwo, stamtąd przyjechałem. I tu sobie zawracam. I jedziemy, proszę Państwa, taką teraz ścieżką rowerową. Kolejną. Czy tam to jest chodnik, czy ścieżka, czy chodniko-ścieżka. To jest chyba chodniko-ścieżka. Zaraz tam podjedziemy, jakiś znak znajdziemy, co tam się buduje. A my w tej chwili równolegle do Puławskiej się poruszamy w kierunku Oszo, w kierunku tego wjazdu do Oszo, Oszołoma, jak to się mówi, w kierunku wjazdu do Oszołoma. I no nie pokażę Państwu, ale w kierunku tego wjazdu prowadzącego od ulicy Geodetów. Jest to bardzo popularny wjazd. Jadąc od Warszawy, to chyba większość jednak wybiera ten wjazd. Bo nie trzeba tak kroczyć po tych ślimakach bardzo, prawda? I tu mamy kolejne rondo. Widzicie Państwo, już dwa ronda są gotowe na tym terenie. Dwa ronda są gotowe i tak myślałem sobie. O, teren budowy, ale tu nie będzie informacji. Chciałem tą drogą pojechać, ale nie pojadę. Zakaz przejścia, no to nie będziemy przechodzić. Dobra, na razie przerwa. No to wracamy, proszę Państwa, pokazałem to rondo. Chciałem pokazać to rondo, prawda? To jest jednak ważna rzecz, że już to rondo istnieje. Tu, między Puławską a tą ulicą, może ona już ma nazwę jakąś, nie wiadomo. Mamy chwasty, a tu jest ogrodzenie i szukamy tabliczki. Cóż tam się buduje? Wracamy do tego ronda, które jako pierwsze było odwiedzone. Pomarańczowy budynek to jest Obi, sklep, w którym można kupić drzwi, wiertarki, kosiarki, ziemię doniczkową i tak dalej. Wiatr przerywam na chwilę.
tu jednak chcę pokazać, jak jedziemy całą trasę w miarę, żeby była dokumentacja, jak ten teren wyglądał. O, trzecie rondo przed nami. O, super, te drzewa chyba osłoniły mnie przed wiatrem, albo po prostu wiatr już jest mniejszy. Mamy trzecie rondo już i widzicie Państwo, się jednak nie dowiemy, co to jest, bo co to za hala powstaje. No to jakiś market chyba znowu, no nie? Tu widzimy, że wjazdu nie ma. MKL, kurde, o co chodzi? Dobra, to pokażę tą roślinność jeszcze na rondzie. Jest taka możliwość, żeby sobie... A tu mamy wjazd do ulicy chyba Kuropatwy czy Bażancie, no coś takiego. Nigdy nie mogę zapamiętać kolejności, czy jest najpierw Bażancie, czy Kuropatwy. I jedziemy dalej i czwarte rondo. Czwarte rondo i chyba jest tabliczka, z której się dowiemy, co też tutaj powstaje. Mamy czwarte rondo. Jesteśmy na terenach byłego PGR. Zrobię sobie najpierw kółko. Widzicie Państwo, każde rondo ma w środku inny zestaw roślinności. Tutaj jaką są? Bezpieczna budowa. Jesteśmy na bezpiecznej budowie i zbliżamy się do tabliczki. Cóż tu jest? Castorama Polska. Budowa obiektu Castorama. Budowa obiektu Castorama i tak dalej. Tutaj są informacje wszelakie. I tutaj tyle widzimy, no nie? Z tej Castoramy. Czyli blisko Obi powstaje konkurencja Obi, bo Castorama to jest chyba podobny typ obiektu, podobny asortyment. Castorama będzie bardziej schowana. No dobra, dziękuję i chyba zakończę ten film na tym obrazku. O, jeszcze raz. Albo na zakończenie pokażę Państwu jeszcze raz te wszystkie trzy ronda. Jadąc od Castoramy w budowie. Pierwsze rondo to rondo, do którego skręcaliśmy, to nie będziemy tam jechać. Tylko pokażę te trzy, które nas dzielą do ulicy Puławskiej, bo udaje się właśnie do ulicy Puławskiej. I ta ulica, przypuszczam, że będzie już należała do Warszawy. Nie domyślałem. No i jedziemy szybciutko. Wiatr, trzeba przekrzyczeć wiatr. Być głośniejszym niż wiatr. Ale jak to zrobić? Nie wiem, gdybym wiedział, gdzie jest mikrofon. Chyba teraz mówię do mikrofonu. I... Ale to ja pokazałem. Chyba swoją bluzkę. Może nie tylko bluzkę, mniejsza z tym. Patrzcie, jaka tutaj roślinność. Bogata. Znak na Warszawę. I oto wracamy do ulicy Puławskiej. Ta koparka to będzie super widok na zakończenie filmu. A tam jest kościół, proszę Państwa, prawosławny. Prawosławny. Hyundai. Dobra, dziękuję za uwagę. Na razie.